Witam, Agnieszka Sierocińska, zapraszam do obejrzenia cotygodniowego serwisu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, a w nim o porozumieniu, które zaowocowało uchwaleniem budżetu Chrzanowa na 2020 rok. Pokażemy, jak wygląda wyremontowany blok porodowy i oddział położniczy w Chrzanowskim Szpitalu Powiatowym. Jak bumerang powraca też temat nowych zasad odbioru odpadów, u nas także go nie zabraknie. No i oczywiście będzie relacja z rekordowego, jeśli chodzi o zebraną sumę pieniędzy, chrzanowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaczynamy! A zaczynamy od muzycznego akcentu. Przypominamy, że utwór Wieża Radości, Wieża Samotności chrzanowskiego zespołu Sztywny Palazji walczy o zwycięstwo w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Liczymy na Państwa. Głosować można codziennie do końca stycznia na stronie polskieradio.pl. Zwycięskie piosenki będzie można potem usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Wieża Radości, Wieża Samotności to jeden z najbardziej znanych przebojów grupy Sztywny Palazji. Piosenka okazała się na debiutanckiej płycie zespołu zatytułowanej Europa i Azja w 1987 roku i bardzo szybko awansowała na liście przebojów trójki. Z czasem stała się swoistą wizytówką grupy z Chrzanowa. Pomimo upływu lat, Wieża Radości, Wieża Samotności nie traci na popularności. Ponadczasowy tekst piosenki autorstwa Jarosława Kisińskiego łączy pokolenia. Być może dlatego to właśnie ta kompozycja w 2014 roku została uznana przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia za najważniejszy polski utwór wszechczasów. Teraz Wieża ma szansę na wygraną w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Aby tak się stało, trzeba wesprzeć rodzimy zespół, głosując na ten utwór. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane i znajdą się na dwupłytowym albumie wydanym przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. O tym, jak powstał ten utwór, muzycy Szpala opowiedzą w dalszej części programu. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Chrzanowie była przełomowa. Po pierwsze dlatego, że rozpoczęła się w starym, a zakończyła w nowym roku. Po drugie okazała się lekcją społeczeństwa obywatelskiego, a po trzecie i najważniejsze zakończyła się zwycięstwem Chrzanowian i Chrzanowa. O szczegółach Michał Płoszej. Ponad dwa tygodnie trwała ostatnia sesja Rady Miejskiej w Chrzanowie. Rozpoczęła się 30 grudnia roku 2019, została przerwana i dokończona 14 stycznia 2020 roku. Po przerwie przystępujemy do kontynuacji obrad 15 sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych tak licznie na tej sali. W tym czasie trwały negocjacje w sprawie uchwały budżetowej miasta. Projektu uchwały przygotowanej przez burmistrza i urzędników nie udało się przegłosować w starym roku, gdyż grupa radnych z klubów PiS i wspólnego Chrzanowa oraz dwóch radnych niezrzeszonych zgłosiła do niej poprawki. Ostatecznie zostały one wycofane, w zamian za co burmistrz wprowadził autopoprawki uzgodnione z radnymi i zapisane w porozumieniu. A są to 50 tysięcy złotych na wykonanie projektu przebudowy budynku OSP przy ulicy Śląskiej w Chrzanowie oraz 20 tysięcy złotych na koncepcję rozbudowy szkoły podstawowej w Balinie. Zdejmujemy z cyfrowego urzędu, to był wydatek majątkowy, kwotę 50 tysięcy złotych i przeznaczamy ją do działu 754, czyli bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne na projekt budowlany przebudowy budynku ochotniczej straży pożarnej w Chrzanowie przy ulicy Śląskiej 20. Druga zmiana dotyczy działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, skąd ściągamy kwotę z wydatków bieżących w wysokości 20 tysięcy złotych i przekazujemy ją do działu 801, czyli oświata i wychowanie na szkoły podstawowe 20 tysięcy złotych na wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Balinie o salę gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne. Burmistrz zapewnił również, że zawnioskował do Zarządu Dróg Wojewódzkich o budowę chodników przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Transportowców w Chrzanowie oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Sobieskiego w Płazie. W porozumieniu znalazło się też miejsce,
na deklarację burmistrza dotyczącą złożenia wniosku do ZDW o wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Szpitalnej w Chrzanowie. Jeżeli wnioski te zostaną rozpatrzone pozytywnie, burmistrz złoży projekty uchwał zmieniające budżet gminy, umożliwiające realizację inwestycji. Porozumienie budżetowe dzieli również sposób wykonania infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej na kontach na 3 etapy. Budowę letnich basenów, budowę parkingu oraz budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Inwestycja rozpocznie się po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia wodnoprawnego, od części dotyczącej basenów letnich wraz z parkingiem. W ślad za ustaleniami radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą budżetową dla Chrzanowa na rok 2020. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymał się od głosu, proszony jest o wciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 21 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku wstrzymujących się podjęła uchwałę. Czas dzielący pierwszą część sesji budżetowej od drugiej był czasem mobilizacji mieszkańców gminy. Stanęli oni w obronie bliskich im inwestycji, które mogły zniknąć z budżetu na ten rok za sprawą poprawki grupy 11 radnych. W żadnej gminie nie ma tak, żeby nie było straży pożarnej, a u nas nie ma, a straż działa. Za tym idzie tak jakby zamknięcie perspektyw młodemu człowiekowi na rozwój. To jest środek osiedla, jak to wygląda? Dodatkowo młodzi chrzanowianie zebrali i złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej ponad 500 podpisów poparcia dla projektu przebudowy skateparku. Dopełnieniem zaangażowania się mieszkańców w ważne dla nich działania w gminie niech będzie ten obrazek. Duża sala w Urzędzie Miejskim dawno nie widziała takich tłumów. Można mieć nadzieję, że obecne tu osoby poczuły moc społeczeństwa obywatelskiego i chętnie będą angażować się w rozwój gminy. Nie tylko w momentach przełomowych. Najbliższa sesja Rady Miejskiej już 24 stycznia. Wszyscy radni zagłosowali za uchwałą budżetową. Doprowadziło do tego m.in. podpisane 13 stycznia porozumienie między burmistrzem i grupą radnych. Emocji nie brakowało, a o pierwsze komentarze tuż po sesji poprosiliśmy radnych i burmistrza. Wszyscy wiemy, że to był bardzo ciężki cały miesiąc od momentu, kiedy dostaliśmy pierwszą wersję tego dokumentu, czyli początek grudnia do dnia dzisiejszego. Dużo było dyskusji, dużo było nerwów niepotrzebnych, ale uważam, że wszystkie te ustawowe terminy zostały zachowane, został budżet przygotowany z należytą starannością. Dla mnie on jest maksymalnie realny w tym zakresie, jaki został przedstawiony przez pana burmistrza i wypracowany w sumie przez cały urząd, przez wszystkich pracowników. Zmiany, te, które zostały wpisane dzisiaj autopoprawką, cały czas one w budżecie, to znaczy te punkty, które dotyczyły, te punkty były. Po prostu może nie były tak wyartykułowane, ale one były. A mnie osobiście bardzo bolał fakt, po prostu, gdzie ta grupa wskazała zabranie wprost pieniędzy z inwestycji na osiedlu młodości, czyli zabranie pół pieniędzy z kościelnej i głównie z tego skateparku. To porozumienie, które zostało wypracowane, jest, uważam, że jest jak najbardziej słuszne i teraz tylko trzymać kciuki, żeby więcej niestansek nie było i żeby to się udało nam wszystkim w sumie zrealizować. Panie radny, dużo pan spał w ostatnich dniach? Nie, sypiam dobrze, aczkolwiek negocjacje, bo rozumiem, że do tego pan zmierza, zajęły nam troszkę czasu. Ja myślę, że najważniejszy jest efekt. Udało nam się wypracować wspólne stanowisko. Dla nas, dla mnie szczególnie ważne jest to, że inwestycje, które zakładaliśmy, będą realizowane. Mówię tutaj o basenie na kontach, mówię o rozbudowie szkoły podstawowej numer 6. Cieszę się, że te inwestycje wziął pod uwagę pan burmistrz. I w perspektywie dalszej będą one realizowane przy wykonaniu budżetu.
Przed nami wiele wyzwań, wiele projektów, pozyskiwanie środków zewnętrznych. Myślę, że też Rada jest w stanie w tym burmistrzowi pomagać i powiem w ten sposób, że tylko przy harmonijnej współpracy Krzanów będzie się rozwijał. Ja przypomnę, że Rady Osiedlowe, Rady Sołeckie zgłaszały do budżetu bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele projektów, bo oczywiście nie wszystkie znalazły się w tym budżecie. Niemniej jednak to, co znalazło się na chwilę obecną, myślę, że jest maksymalną rzeczą do realizacji. Pieniądze, które będą się pojawiały w budżecie, bo będą się pojawiały takie pieniądze w ciągu roku. Czy próbowaliście albo zastanawialiście się, wszyscy radni i burmistrz, na co te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone? Tak, oczywiście. Przecież tego dotyczy porozumienie. Ja przypomnę, że w uchwale budżetowej nie tylko autopoprawka, ale również zawarliśmy porozumienie, w których burmistrz jasno deklaruje, w jakim celu będą realizowane dalsze inwestycje ze środków pozyskanych, bądź też ze środków, które gmina będzie musiała wyłożyć na realizację rzeczy, które już planujemy. Przed chwilą był uśmiech na pana twarzy. O, znowu się pojawił. Jest do czego się uśmiechać? A zawsze, kiedy udaje się dojść do porozumienia, zawsze, kiedy udaje się wypracować jak najlepsze rozwiązania, to jest z czego się cieszyć, dlatego ten uśmiech. 2 tygodnie pracy, osiągnięty konsensus, osiągnięte porozumienie. Myślę, że ten uśmiech będzie nie tylko na mojej twarzy, ale również na twarzy pozostałych radnych, na twarzy pana burmistrza. No cóż, przed nami rok budżetowy nowy, z nowym budżetem, z nowym otwarciem, z nowymi wyzwaniami, z budżetem z jednej strony bezpiecznym, z drugiej pełnym wyzwań, ale też z budżetem, który, jak się przyjrzymy, ma swoje słabości, i trzeba zawsze kontrolować, żeby finanse publiczne były w jak najlepszym porządku, bo do tego jesteśmy zobligowani. Był spór, fakt, natomiast istotą demokracji jest spór. Demokracja to spór. Dopóki spór jest konstruktywny, dopóki spór odnosi się do sprawy, do rzeczy, do realizacji pewnych zadań, to jest dobre. Gorzej, jak spór zaczyna schodzić ad personam, zamiast do spraw, to do osób, i to nie jest dobre. Ale ten rozdział zamykamy, otwieramy nowy. Współpraca, nowy budżet, nowe zadania, nowe wyzwania. Pan radni są zadowoleni, mieszkańcy również są zadowoleni, że mają budżet miasta, ale pytają, dlaczego to musiało trwać 2 tygodnie dłużej? Ja bym zadał pytanie, co dały te 2 tygodnie? Te 2 tygodnie dały to, że do zadania wprowadziliśmy, do budżetu wprowadziliśmy nowe zadania, te, o których żeśmy mówili. Czy wystarczyło na to 3 dni? Może by wystarczyło. Czy wystarczyło 5 dni? Pewnie tak. Ja powiem panu tak, na to pytanie pewnie precyzyjnie odpowie pan burmistrz, bo w czasie naszych rozmów, negocjacji i przygotowania różnych propozycji rozwiązań w tym czasie pracowały służby, ale przede wszystkim finansowe pana burmistrza, i musiały się przygotować na każde rozwiązanie. Prawdę mówiąc, do końca nie wiedzieliśmy, jakie padną rozstrzygnięcia, chociaż zarówno pan burmistrz, jak i my dążyliśmy do tego, żeby osiągnąć porozumienie. Co się udało? Czy to jest dużo, 2 tygodnie? Myślę, że nie. Dla dobrych rozwiązań warto poczekać 1 czy 2 tygodnie. Ta sesja pokazała, i dyskusja na koniec, że nigdy niczego pewnym być nie można do samego końca. Natomiast no, miałem nadzieję, że ten kompromis, który wstępnie ustaliliśmy, który został wczoraj podpisany przez 11 radnych i przeze mnie na tej sesji, dzisiaj przetrwa. Tak też się stało. Kamień z serca spadł, ale właściwie mi jako burmistrzowi, bo gmina bez budżetu naprawdę ma duży problem w realizacji polityki rozwoju, a po to zostałem burmistrzem, żeby tę gminę rozwijać, więc ten budżet jest mi do tego niezbędny. Cieszę się bardzo, że udało się ostatecznie osiągnąć kompromis w tym zakresie. Ciężkie to były negocjacje z radnymi? Nie powiem, że było łatwo, bo to rzeczywiście jest, tam są 2 kluby, klub PiSu, klub wspólnego Chrzanowa, 2 radnych niezależnych, więc tak naprawdę to są 4 podgrupy w jednej grupie, więc zawsze trudniej negocjować niż z jedną organizacją. Natomiast udało się, i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, gmina Chrzanów ma budżet na 2020 rok i co najważniejsze, wszystkie zaplanowane przeze mnie w nim inwestycje będą realizowane. Jest szansa, że ta lekcja, w cudzysłowie, negocjacji wpłynie
pozytywnie na dalszy rozwój gminy i rozmowy z radnymi? No ja mam taką nadzieję, że radni też zobaczyli, że ludzie potrafią się zebrać, że to nie jest tak, że my tutaj anonimowo podejmujemy decyzje zamknięci w jakimś pokoju. To wszystko jest transmitowane online. Ludzie często w domu oglądają to, komentują na żywo. To też jakby pokazało to społeczeństwo obywatelskie. Szanowni, myślę, że to jest największa wartość całego tego zamieszania. To jest to zaktywizowanie zwłaszcza młodych ludzi, którzy zaczęli walczyć o swoje. Myślę tutaj o skateparku. Zebrali ponad 500 podpisów w tak krótkim okresie czasu. Byli tutaj dzisiaj na sesji. Naprawdę to wielka radość w sercu, kiedy patrzyło się na tych młodych ludzi, którzy biorą tą lekcję prawdziwej demokracji i jeszcze widzą, że ich walka miała sens, bo przyniosła skutek. Budżet na 2020 rok stał się faktem. Jak zatem będą kształtowały się finanse gminy w tym roku i na jakie inwestycje pozwolą, mówił o tym burmistrz Robert Maciaszek. Dochody ponad 205 milionów złotych, z czego największy dochód to oczywiście udział w podatku PIT i CIT, czyli to jest dlaczego ważni są nowi mieszkańcy miasta, no bo oni przynoszą nam dochody w postaci części udziału w podatku płaconym przez nich, podatek od nieruchomości, czyli podatek lokalny oraz subwencje, tutaj to jest subwencja oświatowa, subwencja równoważna oraz dotacje z budżetu państwa. Te dotacje to jest głównie pomoc społeczna. Właściwie jeden do jednego one do budżetu wpływają i z budżetu wychodzą. Wydatki w sumie 225 milionów złotych ponad, z czego największym wydatkiem jest pomoc społeczna, to jest ponad 74 miliony złotych. Połowa praktycznie tej kwoty to jest świadczenie 500+, to jest największy wydatek naszej gminy, potem oświata blisko 60 milionów i inwestycje 27,5 miliona złotych, to jest 12,2% budżetu naszej gminy i najważniejsze wydatki majątkowe to, tak jak Państwo widzą, rozpoczynamy olbrzymi proces inwestycyjny przy nasypie kolejowym, przy linii kolejowej 93 pomiędzy ulicą Krakowską, ulicą 29 listopada. Duże rondo na ulicy 29 listopada wraz z około 100 miejscami parkingowymi i łącznik od 29 listopada w kierunku ulicy Krakowskiej. Całe to zadanie wraz z parkingami będzie nas kosztowało ponad 9 milionów złotych, 9 milionów 100 tysięcy. Natomiast to nie koniec tych zadań. Będziemy musieli, drodzy Państwo, jeszcze w trakcie roku budżetowego wprowadzić dodatkowe zadanie, to jest budowa ronda na ulicy Krakowskiej, aby domknąć cały ten ruch po północnej stronie linii kolejowej. Robimy to, drodzy Państwo, też dlatego, że w tym roku polskie koleje państwowe wchodzą z modernizacją linii kolejowej. Wiadukt na ulicy Krakowskiej będzie wiaduktem dwukierunkowym, będzie poszerzony, powiększony. Tak samo wiadukt na ulicy, nad ulicą 29 listopada również będzie dwukierunkowy, poszerzony. Także to wszystko powoduje, że musimy stanąć na wysokości zadania jako gmina i po drugiej stronie linii kolejowej dobudować drogi, które umożliwią właściwe skomunikowanie miasta, które linia kolejowa na dzisiaj dzieli na pół. Kolejna ważna inwestycja na sołectwie to jest Pogorzyce, czyli siedziba strażaków ochotników. Wreszcie będą mogli się przenieść do tych cywilizowanych warunków, ale także to będzie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pogorzycach, siedziba sołtysa, koło gospodyń wiejskich będzie tam miało swój magazyn, ale też cała ta duża sala, która będzie w bibliotece, podobnie jak w Płazie, to będzie takie miejsce, które będzie animować kulturę w Pogorzycach, które będzie takim też miejscem, z którego tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, 5 organizacji pozarządowych, 5 stowarzyszeń na dzisiaj działa w Pogorzycach, będą mogły z tego te osoby korzystać. W ten sposób też budujemy to społeczeństwo obywatelskie. W Płazie to pięknie funkcjonuje, niedalekich Pogorzycach ma szansę działać podobnie jak w Płazie, Luszowicach, Balinie czy innych miejscach. Dużo też w przyszłym roku inwestujemy w zieleń. Będziemy kończyć już rozpoczętą jeszcze w poprzedniej kadencji inwestycje w postaci parku w Kościelcu. Blisko 2 200 000 zł idzie na tą inwestycję w tym roku. Dokończymy. Te alejki w parku będą odzwierciedleniem stanu historycznego. Inwestujemy sporo w poprawę jakości powietrza w naszej gminie. 800 000 zł na ekodotacje, na wymianę kotłów, na zakup i montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii, ale także prawie 2 miliony złotych z funduszy unijnych, właśnie głównie przeznaczone na zakup i montaż OZE. Skatepark na osiedlu Młodości w Szanowie mamy tutaj zabezpieczone w tym projekcie budżetu 1,5 miliona złotych na zaprojektuj i wybuduj. To proszę pamiętać, to nie jest tylko sama budowa tej inwestycji. Kolejna rzecz, budowa ulicy Kościelnej na osiedlu Młodości, to jest również jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na tym, w jednym z największych osiedli w mieście. Tutaj też ubiegam się o dofinansowanie zarówno na tą inwestycję, jak i na tą poniżej, budowę drogi dojazdowej do żłobka miejskiego, na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od naszego rządu. Budujemy także ulicę Fredry, czy też przebudowujemy ulicę Fredry w Płazie. Jedna z ważniejszych rzeczy, nasza wizytówka, rynek miejski w Szanowie również doczeka się takiego kompleksowego remontu, ale również przebudowy małej. Chcemy dodać tam trochę elementów zieleni. Mieliśmy okazję zobaczyć tą wizualizację, jak ten rynek ma wyglądać. W tym roku chcemy doprowadzić tą sprawę do końca. No i cztery kąty, o tym też była mowa w porozumieniu. Te 600 tysięcy złotych to nie jest tylko na dokumentację, ja tą informację składałem, to jest na rozpoczęcie tych prac projektowych. Dla nas bardzo ważne jest tutaj odwodnienie tego terenu, ale to nie jest całkowicie, to nie jest koszt tego odwodnienia. Odwodnienie terenu jest istotne z tego tytułu, że tam po prostu woda stoi. Jak chcemy tam położyć te baseny, zamontować baseny, musimy najpierw zrobić porządek z gruntem. Wymagać to będzie pewnych prac dotyczących chociażby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co już powoduje, że to jest około pół roku mniej więcej oczekiwania na takie pozwolenie wodnoprawne, ale bardzo liczę na to, że jeszcze w tym roku, że jeszcze w tym roku zaczniemy tam inwestycje. Mam nadzieję, że tutaj przy dobrej współpracy z Radą uda nam się to zrobić. Na jednej z najbliższych sesji przedstawię projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki przy ulicy Leśnej Partyzantów Śląskiej i cały dochód z tej działki właśnie chciałbym przeznaczyć na realizację tej inwestycji na osiedlu Kąty. To są najważniejsze zadania, oczywiście nie wszystkie, ale te najważniejsze, czy też największe zadania inwestycyjne w naszym projekcie budżetu. Są też inne, jak chociażby 350 tysięcy na ulicę Leszczynową, na osiedlu Kościelec. Dużo mniejszy, które też dojdzie w trakcie roku. Ten nasz procent wydatków majątkowych wygląda nieźle, patrząc też na sąsiadów w trudnych czasach, bo ja tylko przypomnę, że w naszym budżecie w tym roku brakuje nam 11 milionów złotych ze względu na te zmiany podatkowe wprowadzone jeszcze w zeszłym roku. Mniejszy dochód z PIT-u, ale wyższe koszty, chociażby oświaty, wyższe wynagrodzenie nauczycieli, podwyżka płacy minimalnej, to wszystko powoduje, że taka gmina jak Chrzanów w budżecie nam zniknęło z budżetu 11 milionów złotych. To powoduje, że ten deficyt wynosi 20 milionów, przy czym jak go sfinansujemy? Prawie 10 milionów to są wolne środki, które mamy na naszym rachunku, także w części deficyt finansujemy z oszczędności. 3,4 miliona złotych to jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, jakie otrzymała nasza gmina na budowę tego łącznika Krakowska 29 listopada i ronda na Krakowskiej, a 6,85 miliona złotych to jest plan do zaciągnięcia przez gminę kredyt na rok przyszły. W sumie zadłużenie gminy, jeśli w całości ten kredyt zaciągniemy, będzie wynosiło na koniec roku 27 milionów złotych, co stanowi około 13% dochodów ogółem, czyli to jest życie z kredytem, a nie na kredyt. Trochę lepszą sytuację ma Trzebinia tutaj, znacznie gorszą Libiąż w tym przypadku, ale to można żyć zarówno z dużym kredytem, można żyć z małym kredytem. Ważne jest to, żebyśmy cały czas mieli zdolność inwestycyjną, żebyśmy mogli dalej rozwijać gminę i nie wolno bać się też zaciągać kredytu po to, żeby to robić. Przy ulicy 29 listopada w Chrzanowie rusza zapowiadana ogromna inwestycja. Ma tu powstać rondo, parkingi oraz docelowo droga, która połączy ulicę 29 listopada z ulicą Krakowską. Prace już się rozpoczęły. Zanim chrzanowianie będą mogli cieszyć się z efektów, muszą się jednak przygotować na pewne utrudnienia, choćby dla kierowców. Cała ulica 29 listopada na cały okres realizacji inwestycji będzie zamknięta od ruchu, a objazd będzie poprowadzony ulicą Kadłubek dla mieszkańców ulicy 29 listopada oraz dla ludzi chcących się dostać do ulicy Garncarskiej i do Krakowskiej. Trzeba będzie jechać ulicą Kadłubek do samej góry i tam po prostu w prawo pod aktualny zakaz, którego już tam nie ma, i żeby po prostu w prawo do Garncarskiej, w lewo do Krakowskiej. Będzie dojazd zapewniony dla mieszkańców tutaj ulicy
29 listopada od strony ulicy 3 Maja. W tym momencie będziemy realizować tutaj pracę jakby na terenach zielonych, tak jak może widać za moimi plecami. To potrwa przynajmniej przez najbliższe miesiące, natomiast najtrudniejszy etap się zacznie, kiedy będziemy musieli rozkopać i zamknąć ulicę 29 listopada na tym zamkniętym odcinku, ponieważ będziemy musieli zapewnić dojazd mieszkańcom tutaj, mieszkańcom ulicy 29 listopada jakąś tymczasową drogą, ponieważ tutaj wszystko będzie rozkopane. Został już przekazany plac budowy wykonawcy. Wykonawca dzisiaj przekazał zamawiającemu projekt tymczasowej organizacji ruchu. Rozpoczynają się prace budowlane i mają zakończyć się zgodnie z umową 30 października 2020 roku. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, ponieważ to jest bardzo duża inwestycja i chcemy, żebyście byli wyrozumiali. Będziemy się starać robić wszystko, żeby prace przebiegały jak najmniej konfliktowo dla Was. Będzie około 20-30 osób na budowie. Będzie dużo sprzętu ciężkiego. Co to będą za maszyny? W głównej mierze będą koparki kołowe, koparko-ładowarki, no i samochody ciężarowe, które też będą jeździć po terenie. Będziemy wywozić cały materiał z korytowania. Musimy przywieźć duże ilości kamienia, piasku i stabilizacji, które są w konstrukcji drogi. To początek, chociaż jest to największa inwestycja w 2020 roku, ponad 9 milionów złotych wydajemy na ten cel. Nowe rondo, nowa droga, docelowo tutaj powstanie też blisko 100 miejsc parkingowych. Jedyne co nam zostaje jeszcze to rondo na Krakowskiej, które nam całkiem tutaj zepnie ten nowy układ drogowy. Na to szukamy finansowania zewnętrznego. Wiemy od PKP, że również w tym roku w okolicach kwietnia wejdzie na inwestycje, remonty wiaduktów nad Krakowską i nad 29 listopada. Te wiadukty będą dwukierunkowe, stąd potrzeba zrobienia dróg przez gminę po tej stronie i nowych parkingów. Nie wszędzie dotarły jeszcze pojemniki do zbiórki bioodpadów, a obowiązek segregacji także tych śmieci już jest. Od 1 stycznia, chcąc płacić stawkę 23 zł od osoby, należy segregować papier, szkło, plastik i właśnie bioodpad. Jak radzą sobie z tym szanowianie i kiedy do kolejnych posesji będą dostarczane brązowe pojemniki na bioodpady, o tym w naszym materiale. Segregujemy. Ciężko się jest przestawić na to, żeby te odpady biosegregować? Nie. Na bieżąco to się wyrzuca? Na bieżąco, tak, codziennie wyrzucamy. Mamy wiaderko takie małe i tam segreguje i później wynosimy. Tak, małżonek oczywiście mój bardzo właśnie. Już powie, nad tym czuwa jak gdyby, już osobno sobie tam rozdziela, także segregujemy. Jest to utrudnienie pewne? Tak, no na pewno, ale mi się wydaje, że da się to pogodzić z takim codziennym segregowaniem innych też odpadów, nie? Codziennie sobie wynosimy, tak nie musimy zbierać. Czy pojemniki te brązowe na bioodpady już do Państwa dotarły? Tak, dotarły. Bo my mieszkamy tu na osiedlu właśnie. Ja mieszkam na północy i są brązowe, eleganckie. Tylko jak ludzie rzucają, to nie wiem. A jak Pani segreguje? Ja mam w domu 4 woreczki. Do każdego wkładam albo te właśnie bio, z tym, że potem woreczek się zabiera, wyrzuca się z woreczka. No. Czyli woreczka się nie wrzuca już? Nie, absolutnie. Pojemniki bio są już przy nieruchomościach wielorodzinnych, przy każdej. Przy jednorodzinnych w większości też już są dostarczone. Pozostały jeszcze nieliczne, że tak powiem, ulice do uzupełnienia. Te, które generalnie mają jak najpóźniej odbiór w miesiącu, ponieważ przed odbiorem zaznaczonym w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej taki pojemnik otrzyma. Czy ci, którzy nie mają pojemników, nie są jeszcze zobligowani do tego, żeby segregować ten bioodpad był osobno? Wszyscy mieszkańcy są zobligowani już od 1 stycznia. Przy budynkach jednorodzinnych, jeżeli ktoś jeszcze nie dostał, nie otrzymał pojemnika, no zalecamy ewentualnie obierki czy pozostałości odpadów z przygotowania kuchennych, z przygotowania posiłków, pochodzenia roślinnego. Proponujemy, no zalecamy przechowanie tych odpadów w mniejszych jakichś pojemnikach. Później pojemnik, jak zostanie dostarczony, proszę to przesypać do pojemnika na odpady bio i będzie odebrane zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy na Chrząskim Osiedlu Kąty. Czy
pojemniki na bioodpady już tu do Państwa dotarły? Niestety do chwili obecnej nie mamy jeszcze pojemników. Był już odbiór planowany takich odpadów, czy na razie jeszcze nie? Według harmonogramu odbioru odpadów, odbiór bioodpadów powinien być u nas na ulicy przeprowadzany 14 stycznia. W dniu 14 stycznia z moich obserwacji jeździła śmieciarka, zrobiła pusty przebieg. Bo pojemników nie ma? Nie, nie ma pojemników. To problem? Dla mnie, jako dla osoby indywidualnej, nie jest to problemem, ponieważ ja jestem człowiekiem, który kompostuje wszystkie bioodpady, które potem wykorzystuje do pozyskania ziemi, którą rozrzucam na grządkach uprawnych, na jarzyny, warzywa, do kwiatów. Kompostujemy od dawna, właściwie zawsze kompostujemy. Co z kompostownikami? Czy jeżeli się zdecydujemy na to, że będziemy te odpady biokompostować, w tym obierki, trawę pewnie i tym podobne, możemy liczyć na jakąś niższą cenę? Tak, obniżka związana z kompostowaniem wejdzie w życie od 1 lutego 2020 roku. I tutaj też prosiłbym mieszkańców o to, żeby nie przychodzili teraz już do związku składać nowe deklaracje, ponieważ mamy już takie przypadki, ponieważ będzie można ulgę uzyskać dopiero od miesiąca lutego, zgodnie z uchwałą zgromadzenia. Od miesiąca lutego też będzie nowy wzór deklaracji z tym związany, dlatego też nie można uzyskać ulgi za styczeń, jak i również nie można teraz w styczniu złożyć deklaracji. To będzie duża zniżka? To jest zniżka zgodnie z uchwałą zgromadzenia 2 zł od mieszkańca danej nieruchomości. Jest nowoczesna, daje poczucie intymności, przytulności. Porodówka w Chrzanowskim Szpitalu i oddział położniczy już po remoncie. Prace trwały kilka miesięcy, sfinansowano je przy wsparciu pieniędzy zewnętrznych. To na razie pierwszy etap modernizacji, bo remont obejmuje także oddział neonatologii i pediatryczny. Co najważniejsze, z odnowionych pomieszczeń od tygodnia korzystają pacjenci. Wreszcie te warunki są na miarę XXI wieku. Mamy 4 odrębne sale porodowe, w których każda pacjentka może rodzić z osobą wybraną przez siebie, czyli mogą być spełnione warunki porodów rodzinnych. 2 z tych sal chcemy wykorzystać jako tak zwane sale przedporodowe, gdzie pacjentki będą miały udogodnienia typu jakieś drabinki, worki sako, gdzie będą mogły sobie ćwiczyć, zmieniać pozycję, a przechodzić de facto tylko do porodu na już konkretną salę w drugim okresie porodu, żeby urodzić swoje upragnione potomstwo. Jesteśmy na sali przedporodowej, czyli to jest to miejsce, do którego trafiają kobiety, kiedy zaczyna się już akcja porodowa. Tak, na samym początku pierwszego okresu porodu, kiedy pacjentka jeszcze może się swobodnie poruszać, zresztą przez cały okres porodu, i czy pierwszego, czy drugiego, raczej staramy się tego nie ograniczać, jeśli nie istnieją przeciwwskazania medyczne, trafia tutaj na tą salę, także może swobodnie korzystać czy z piłki, czy z worka sako. Możemy jej zaproponować również krzesełko porodowe albo poród nawet w pierwszym okresie porodu może skorzystać z wanny, z prysznica, z imersji wodnej, tak żeby złagodzić jej ból. W tym ostatnim momencie jest przenoszona już do tych sal porodowych dalej, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Jeżeli będzie chciała urodzić w pozycji wertykalnej, jest tutaj taka możliwość. Położne przyjmują takie porody jak najbardziej, ale tak jak mówię, jeżeli nie ma medycznych przeciwwskazań, jeżeli tutaj nie jest potrzebna jakaś nasza większa interwencja, to wtedy kobieta decyduje o tym, jak będzie mogła rodzić. Przyjmujemy pacjentki już od ubiegłego tygodnia. Mamy obłożenie właściwie 80%. Obecnie na oddziale dysponujemy 14 łóżkami dla pacjentek. Pozostałą część oddziału w związku z rozpoczętym remontem oddziału neonatologicznego. Pacjentki są zadowolone z pobytu. Warunki są na pewno znacznie lepsze niż były na starym oddziale. Pacjentki mają węzły sanitarne, 2 sale mają 1 wspólny węzeł sanitarny. To jest na pewno komfortem, ponieważ na poprzednim oddziale, na starym powiedzmy sobie, na 14 łóżek miałyśmy tylko 2 łazienki dla pacjentek i one były w obrębie korytarza. Teraz pacjentki mają w obrębie swoich sal. Na pewno jest to dużym udogodnieniem.
No, szczególnie po porodzie, gdzie panie potrzebują jednak częstszego korzystania z toalety. Higiena jest wzmożona, więc na pewno jest to duży plus. Iluosobowe sale? Sale są dwuosobowe. Czy tylko chrzanowianki tu trafiają do porodu? No nie tylko. Mamy panie z okolic Olkusza, z okolic z Krzeszowic, nawet z okolic Bielska. No właściwie panie witamy wszystkie, które zechcą u nas rodzić, będą mile przyjęte. Pierwsze porody ponoć już tutaj na wyremontowanych oddziałach były. Pacjentki w ogóle zwracają uwagę, że to się zmieniło, czy, tak, czy skupiają się na jednak akcji porodowej? Pacjentki, akurat nam się pierwsze, te, które miałam dyżur tutaj, trafiły się, które rodziły tutaj już, więc mają porównanie rzeczywiście bardzo dobry, pozytywny odbiór. Podobało im się, no korzystały właśnie również z naszych łazienek. Myślę, że panią, które będą rodziły pierwszy raz, również te warunki będą odpowiadały pod wieloma względami. Czekamy cały czas, mamy obiecane przez dyrekcję zapewnienie znieczuleń do porodu, także to już by była kompleksowa taka opieka faktycznie nad pacjentką rodzącą. Myślę, że tych porodów, mam taką nadzieję, będzie znacznie więcej i pacjentki będą z tego zadowolone. Ponad 119 tysięcy złotych zebrano podczas tegorocznego finału WOŚP w Chrzanowie. To jeszcze nie jest ostateczna liczba, ponieważ doliczone będą m.in. pieniądze z prowadzonych w internecie licytacji. Wiadomo, że padł kolejny rekord. Zebrano ponad 34 tysiące złotych więcej niż rok temu. Orkiestra grała w Chrzanowie praktycznie od piątku. Jednak najwięcej atrakcji i okazji do wsparcia WOŚP chrzanowianie mieli w niedzielę 12 stycznia. W ostatnich latach chrzanowskie orkiestrowe granie znowu nabrało rozmachu. Coraz więcej osób i instytucji włącza się w akcję. Przybywa także wolontariuszy. W tym roku było ich 110. Kwestują i młodzi, i starzy, i dzieci, i mamy nawet takiego maleńkiego, kilkumiesięcznego wolontariusza, który razem z mamą i tatą kwestuje tutaj na terenie gminy Chrzanów, więc no dzieje się cały czas. Wolontariusze kwestowali od 6 rano. Wielu z nich po raz kolejny, bo jak mówią, warto. Ja zawsze na WOŚP wrzucałam pieniądze, bo jak byłam mała, to badano mi słuch właśnie aparatem z WOŚP-u, a kuzynka jak była chora, to jej mama mogła leżeć na fotelu i nie bolał ją ten kręgosłup, kiedy się nią opiekowała. Kwestujących można było spotkać w wielu miejscach, także przy krytej pływalni, gdzie od rana odbywały się zawody pływackie na rzecz WOŚP. Wpisowe uczestników przekazano dla orkiestry. Można było także wrzucić datek do puszki. Pieniądze zbierano także podczas spektaklu dla dzieci papuga ma gościa, który specjalnie w ten dzień wystawił moksir. To wszystko działo się jeszcze przed południem, a potem rozpoczęły się koncerty na scenie na placu Tysiąclecia. Żyła mnie prąd, sam do końca nie mieć kogo tam. To najżyciu smak, jeśli taka Boża wola, będę grał szerokie drola. W rolę wolontariuszy wcielali się tu także strażacy. W zeszłym roku tutaj również zbieraliśmy, no staramy się jakoś pomagać. Pomagacie na co dzień, pomagacie także dla orkiestry i co, jest odzew, otwierają ludzie portfele? Pewnie. Zdarzają się jednak tacy, co po prostu nie chcą, ale częściej jest tak, że pomagają. Przygotowanie i skoordynowanie wszystkich imprez, obsługi oraz wolontariuszy to ogrom pracy i czasu, jaki trzeba na to poświęcić. Warto było, naprawdę było warto. Genialnie wyszły zawody i mecze na hali. Już teraz mogę powiedzieć, że jest po prostu rekord. 4060 zł sama hala, same licytacje, także wielkie wow, że tak powiem. Na hali tradycyjnie spotkali się oddwoje Wisły Kraków i Chrzanowskiego Fabloku. Emocji nie brakowało tych sportowych i orkiestrowych, bo zebranie podczas imprezy jak największych datków na rzecz WOŚP to przecież główny cel wszystkich działań. W tym roku organizatorom pomogła Aura, zachęcając chrzanowian do udziału w finale. Ładna pogoda dzisiaj, także korzystamy, że świeże powietrze i chcieliśmy zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Warto takie akcje organizować? Tak. Wiesz, komu pomagamy, między innymi zbierając te pieniążki, dla kogo one będą przeznaczone? Tak, takim chorym bardzo dzieciom. Państwo pierwszy raz, czy już bywaliście? Nie, bywaliśmy. Jesteśmy stałymi bywalcami świątecznej orkiestry. Zawsze się pojawiamy na tego typu imprezach. Zawsze trzeba pomagać i tutaj po to tu jesteśmy wszyscy i to zawsze jakoś nas jednoczy wszystkich tutaj, żeby wspólnie pomagać. Te serduszka chyba na kurtkach w ten dzień to taki szczególny znak, bo jest coś, co nas wszystkich łączy. Tak. Wydaje nam się, że ta impreza łączy Polaków i żeby tak było dalej. To jest nasza tradycja już i
należy nadal kontynuować. Nigdy za mało tych pieniążków, nigdy za mało tych funduszy, szczególnie dla naszych małych rodaków, dla małych dzieci, więc im więcej tego, tym lepiej tak naprawdę. Na Placu Tysiąclecia można było nie tylko posłuchać muzyki, ale także licytować orkiestrowe gadżety. Szansę na to dał także internet. W tym roku taką nową formułę przyjęliśmy. W sumie troszkę może poniekąd zmuszone byłyśmy do tego, dlatego że dostaliśmy przedmioty, które były dość delikatne. Bałyśmy się tego, że w tym całym ferworze naszego biegania tam i z powrotem, tego, że wnosi się sprzęty na scenę, może to ulec zniszczeniu, dlatego taka właśnie formuła, żeby to była licytacja na fanpage'u z odbiorem pod koniec dzisiejszej zbiórki w sztabie. Tymczasem do sztabu orkiestry docierali kolejni wolontariusze z orkiestrowymi puszkami i trwało wielkie liczenie pieniędzy. Naprawdę każdy grosz, bo Państwo tu mogą zobaczyć, każdy grosz, każda złotówka, wszystko jest wpisywane na karteczkach, każda puszka, bo każda puszka ma swój numer i po to, żeby osoba, która zbiera, wiedziała, ile tej kasy nazbierała. Jest to praca, tak jak mówię, żmudna, troszeczkę łatwiejsza w tej chwili, ponieważ mamy maszyny do liczenia bilonu, więc jest nam łatwiej. Te maszyny do liczenia bilonu są drugi rok. Ale dotychczas wszystko to robiliśmy ręcznie. Wszyściuteńko robiliśmy ręcznie, więc ja mam ogromny szacunek dla osób, które stoją na ulicy z tymi puszkami, ale też szacunek dla tych, którzy te pieniądze liczą. W tym roku datki zebrane podczas finału sumowano aż do późnego rana. Nic dziwnego, bo zebrana kwota była rekordowa. To aż 119 552 zł i 57 groszy. Chciałam naprawdę podziękować, korzystając, że tutaj jesteście też dzisiaj z nami, za wszystkim osobom, o dobrych sercach, całemu sztabowi. Naprawdę nie byłyśmy to tylko my dwie. To było gro osób, które były z nami od początku do samego końca. Byliście wy, byli naprawdę dziesiątki innych osób, także dziękuję naprawdę w tym momencie z całego serducha. I dziękujemy wszystkim szanowianom, bo naprawdę podczas Światełka do Nieba i koncertu zespołu Komodo plac był pełen. Czternastego stycznia w centrum miasta zebrała się grupka mieszkańców Chrzanowa, by upamiętnić śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dokładnie rok temu podczas finału WOŚP został on zaatakowany i śmiertelnie raniony przez nożownika. W całej Polsce odbywały się uroczystości ku upamięci tragicznie zmarłego. Był pan dobrym człowiekiem i dobrym gospodarzem Gdańska. Szkoda, że zło w swej najgorszej postaci sprawiło, że nie może pan tu na ziemi już nic więcej zbudować. Dbają, rozpieszczają dzieci i często są wybawieniem dla zapracowanych rodziców. Mowa oczywiście o babciach i dziadkach. Już w przyszłym tygodniu ich święto, a za co kochają ich wnuki, sprawdzała to Aneta Płaczek. Jakie święto obchodzimy 21 i 22 stycznia? Dzień babci i dziadka. A jaki jest twój dziadek? Miły, pomocny, hojny. Mój dziadek jest tak bardzo fajny. I teraz w tamtym roku jeszcze jeździł ze mną na rowerze, na różne wycieczki. Pracuje w lesie i musi dokarmiać zwierzątka i musi sam jeździć do lasu albo z nami i będziemy szukać na przykład mrówek. Moja babcia jest bardzo miła i bardzo o mnie dba. Jak myślisz o babci, to o czym myślisz?
O dobrych obiadkach. Co babcia robi na przykład najlepiej? Jest coś takiego? Rosół. Robi śniadania, robi obiady, robi kolacje. Jeszcze ciasta i różne torty. Bardzo ją kocham. Jaki prezent dałabyś dziadkom, gdybyś mogła dać cokolwiek? Ja bym dała im laurkę. Jaki prezent dałbyś babci za to, co robi? Laurkę i na pewno na pewno coś zrobiłbym dla niej, nie wiem, na przykład obiad ugotował albo śniadanie jej zrobił do łóżka. Namalowała kwiatuszkę i zrobiłabym mu laurkę. Nowy garnek babci. Jakie życzenia złożyłabyś dziadkowi i babci? Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo miłości i żeby wszystkich ich kochali zawsze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i cierpliwości każdego dnia. Żeby długo żyli. Pomyślności i spełnienia marzeń. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech każda babcia z dziadkiem w naszych sercach gości. Najmłodszy ma 19, a najstarszy 22 lata. W ostatnim miesiącu trzech mężczyzn dokonało włamań i kradzieży do domów jednorodzinnych na terenie Trzebini. Zostali zatrzymani i mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ale to nie jedyne włamania w naszym regionie w ostatnim czasie. Włamywacze nie próżnują. Podczas ostatniego włamania trzech sprawców zostało spłoszonych przez właściciela mieszkania, właściciela domu. Następnego dnia zostali oni zatrzymani przez policjantów komisariatu policji w Trzebini. Zatrzymani włamywacze są w wieku od 19 do 22 lat i wszyscy trzej są mieszkańcami Trzebini. Spędzili noc w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie. Zostali doprowadzeni do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im czterech zarzutów, dwóch usiłowań kradzieży z włamaniem i dwóch kradzieży z włamaniem. Trzeciemu ze sprawcy dodatkowo jeszcze postawiono zarzut zniszczenia mienia. Ale to nie jedyne włamania na terenie powiatu chrzanowskiego. Doszło również do nich, do włamań do mieszkań w Chrzanowie. 10 stycznia Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie została poinformowana przez mieszkanki Chrzanowa o dwóch włamaniach do mieszkań usytuowanych na parterze. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku te włamania były w godzinach najprawdopodobniej rannych. Najprawdopodobniej nieznanym narzędziem zostały podważone drzwi balkonowe i dokonano w pierwszym przypadku włamania, ale nic nie skradziono, natomiast w drugim przypadku sprawca bądź sprawcy, którzy dostali się do mieszkania, dokonali kradzieży pieniędzy i innych wartościowych rzeczy. Czy te włamania mogły być spowodowane okresem świąteczno-noworocznym, kiedy trochę nasza czujność jest uśpiona, niektórzy wyjeżdżają na święta i włamywacze postanowili skorzystać z okazji. Jak się przed czymś takim jeszcze ustrzec? Trudno w tym przypadku i w tym momencie dyskutować na temat, czy było to spowodowane wyjazdami i uśpieniem tej czujności świątecznej. Natomiast wiemy, że na pewno to było w godzinach porannych, ponieważ osoby, które były nieobecne podczas nieobecności domowników, po przyjściu bądź z pracy, bądź z przyjazdu, zauważyły włamania, po czym zgłosiły się na komendę i złożyły stosowne zawiadomienie. Chcieliśmy wystosować apel do wszystkich mieszkańców, którzy zamierzają wyjechać bądź opuszczają swoje mieszkania na czas wyjścia do pracy o dokładne zabezpieczenie, pozamykanie okien, a w przypadku wyjazdu do rodziny, do znajomych podczas dłuższej nieobecności o poproszenie o sprawdzenie, o dozorowanie mieszkań bądź domów przez sąsiadów bądź członków naszej rodziny, bliskiej rodziny. W przypadku, gdy zauważymy, że w obrębie naszego domu bądź bloku kręcą się jakieś osoby nieznajome, które obserwują mieszkania, obserwują domy, o natychmiastowe zgłoszenie i powiadomienie policji. Wyjątkowym koncertem kolęd i piosenek świątecznych Moksir Chrzanów włączył się w zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP. W niedzielne popołudnie sala teatralna wypełniła się widzami.
Noworoczne koncerty to już tradycja i za każdym razem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tym razem można było jeszcze wesprzeć szczytny cel. W tym roku, w 2020, MOKSiR postanowił wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wolontariusze czekają przed drzwiami sali teatralnej. Każdy, kto nas odwiedzi, widz i zechce wrzucić maleńki datek, będzie mile widziany i na koncercie, i myślę, że tam w niebie też będzie policzone. Na scenie najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu Big Bandu MOKSiR, kierownictwo artystyczne, aranżacje Jerzy Ziegler. A na scenie niespodzianka, ponieważ wystąpią oprócz wokalistów, którzy na co dzień pracują w naszym ośrodku, również instruktorzy. Będzie śpiew i mistrzów, i uczniów, a do tego oczywiście słowo poetyckie. Nikt nie wiedział w całym świecie, ludzkie oczy nie wiedziały. Tylko jedno, małe dziecię z chatki małej. Aranżacje nietypowe, chociażby ze względu na to, że na scenie mamy bardzo wiele instrumentów, mamy bardzo bogatą sekcję dętą, mamy saksofony, mamy trąbki, także tu wszystko składa się naprawdę w przepiękną całość, myślę, że niecodziennych rytmów kolędowych. Mamy nadzieję, że przeniesiemy publiczność w anielskie klimaty. My już jesteśmy gotowi. Wieża Radości, Wieża Samotności startuje w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia i ma szansę na wygraną. Wszystko zależy od naszych głosów. Na Szpala można głosować do 31 stycznia codziennie, a jak powstał ten kultowy kawałek, opowiedzieli nam Leszek Nowak i Jarek Kisiński. Cześć, witam Was zespół Sztywny Bal Azji, czyli Leszek Nowak i Jarek Kisiński. I chcielibyśmy Wam opowiedzieć o piosence Wieża Radości, Wieża Samotności, która bierze udział w plebiscycie Polskiego Radia z okazji 95-lecia radia. Tegoż radia. Piosenkę znacie na pewno, bo nie pierwszy raz
i nie jedyny raz pewnie w swoim życiu ją usłyszeliście. Jest to piosenka z 85 roku, nagrana w 86, więc pierwsze miejsce później już tak w 2014 toprzych czasów, pewnie dzięki waszym głosom również bardzo dziękujemy, że wspieracie i piosenkę, i zespół. No i prawie chyba co roku ta piosenka bierze udział w topie wszechczasów, w polskim w topie wszechczasów i w zagranicznym topie wszechczasów, więc bardzo wam dziękujemy za głosy, a jednocześnie bardzo prosimy o głosy w plebiscycie Polskiego Radia. Może opowiemy, jak to powstało, jak ta piosenka powstała. To był rok 85, jeżeli tak, dobrze... Późna jesień, tak. Ciemno u mnie w domu, spotkaliśmy się, ty chyba wróciłeś tak niedawno. No jakoś tak było, że ja często wyjeżdżałem do Wiednia, do brata i cioci. Jak przyjeżdżałem, miałem taką nową energię i to było coś fajnego. I, a że zespół miał chwilową przerwę, bo w zasadzie powstał 2-3 miesiące wcześniej, więc pracowaliśmy nad repertuarem, więc przyszedłeś właśnie z pomysłem tej wieży do mnie do domu, spotkaliśmy się przy pianinie, mniej więcej może nie takim elektronicznym parapeciku. Tylko no były takie, podstawą to były 4 akordy, ja może je zagram, to było coś takiego. No i później i już był tekst. Ten tekst powstawał dość długo, bo on powstawał chyba rok, 2 lata, a gdzieś tam sobie leżał w szufladzie, ale zauważyłem, że coś z tego może być, no i dałem Leszkowi. I wszystko było oparte na rozkładanych akordach, bo to jest tak jakby bardzo prosty sposób akompaniowania. Albo po prostu uderzając klawisze ćwierćnutami, ósemkami, albo rozkładając. Tu akurat Jarek zaczął grać ten rytm. Czyli? Oczywiście było granie. Potem doszliśmy do wniosku, żeby to rozłożyć. Oczywiście na początku to było trochę kanciate. Z biegiem czasu, a w zasadzie minut, zaczęło to ewoluować w sposób składający się, a że wszystko jest oparte na siódemkach, czyli na septymie. Stąd i ciekawe brzmienie tych akordów. Nie są to takie stricte amatorskie, aczkolwiek amatorem wtedy jeszcze byłem. Pewnie jestem dalej. No więc tak to się zaczęło. Bardzo szybko powstała ta piosenka. I zaczęliśmy śpiewać tą piosenkę. Znaczy ja zacząłem śpiewać ją, Jarek ją grał. Kibicem wtedy była moja mama, która stwierdziła, usłyszawszy ją jako pierwsza, że jest to bardzo ładna piosenka, że zapada w ucho i może jakieś takie proroctwo z tego wyniknęło, że no się okazało, że tak rzeczywiście było, bo wylądowała później na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. My ją na koncertach gramy, zresztą bardzo lubimy ją grać i nie oszukujmy się, no ludzie chcą ją słyszeć i podejrzewam, że gdybyśmy zagrali 15 piosenek na koncercie i to byłoby 15 razy wieża, więc każdy też by był zadowolony. A poza tym zawsze gramy ją tak, jakbyśmy ją grali pierwszy raz. Oczywiście jak już doszła cała aranżacja na zespół, ta piosenka jakby zyskała większej potęgi, większej mocy, bo sekcja doszła. Ten krok marszowy, który był z założenia przez Jarka przedstawiony, jeszcze wspomógł ten efekt końcowy, jakim ta piosenka, tak jakby ona sama maszerowała tym krokiem. Ona ciągle idzie do przodu i do przodu i do przodu. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.
Oldboje Wisły Kraków pokonali dawnych reprezentantów Fabloku 8-4 podczas charytatywnego meczu piłki nożnej w Chrzanowie. Takie spotkania to już tradycja chrzanowskich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie wynik był tu najważniejszy, ale kwota, jaką udało się zebrać podczas licytacji gadżetów. W tym roku kibice byli bardzo hojni i w sumie na konto WOŚP wpłynęło ponad 4000 zł. Jest to 17. edycja, także no tylko można się cieszyć, że zawodnicy Wisły Kraków bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. No można powiedzieć legendy piłki nożnej, reprezentanci Polski, uczestnicy Mistrzostw Świata na czele z Kazikiem Kmiecikiem, który jest można powiedzieć na każdej imprezie i jest to jego 17. edycja. Przywozimy do licytacji koszulki Wisły, piłkę z podpisami pierwszej drużyny i to cały czas chcemy pomagać i to widać w każdej chwili, że stawiamy się na takie imprezy, gdzie trzeba pomóc. Drużyna Kmiecików dzisiaj mocna, bo na boisku 3 pokolenia. No na pewno, no jest syn, jest wnuczek i to się cieszy, że może wnuczek po dziadku dziedziczy i będzie strzelał bramki dla Wisły. Piłka z podpisami zawodników Wisły Kraków, aktualnie grającymi. Co licytujemy właśnie? Jakie te gadżety są przekazane? No, rozpoczęliśmy od piłek, bo mamy dwie piłki nożne z podpisami z pierwszego zespołu. Jedna piłka reprezentacji Polski, czwarta piłka jest też z meczu jubileuszowego MKS Trzebinia Górnik Zabrze z autografami Górnika Zabrze i na czele z trenerem Adamem Nawałką. Także to też cenna piłka. No, mając jako po sąsiedzku trenera reprezentacji, bo przecież pochodzi z Rudawy, także naprawdę trzeba się cieszyć i że możemy licytować i ten szczytny cel będzie wykorzystany. Myślę, że będziemy zadowoleni po licytacji z tej pieniędzy, które wylicytujemy. Jest satysfakcja, jak się wychodzi na boisko i dalej kibice pamiętają i witają radośnie. No na pewno to jest duże przeżycie, że po tylu latach jeszcze pamiętają, a widać, że ja się udzielam wszędzie, gdzie tylko dostaję zaproszenie, no to przyjeżdżam. Chcę być z kibicami razem. Mocna drużyna Wisły, a w przypadku Chrzanowa ciężko znaleźć zawodników jeszcze chętnych do grania? Powiem tak, to są zawodnicy lat 90., którzy osiągnęli naprawdę bardzo dużo w Fabloku. Począwszy od klasy okręgowej, awansowali do trzeciej ligi. Był to 97. rok. Obecnie są już, można powiedzieć, olbojami i dzięki temu mamy tą reprezentację, którą możemy wykorzystać w obecnym czasie. 17 razy już tutaj kwestowaliście Państwo na hali. Będzie ten 18 raz w przyszłym roku? No myślę, że na pewno będziemy się starać, aby kontynuować i grać, dokąd będą zawodnicy zdolni jeszcze występować na parkiecie. Jak się tu gra w Chrzanowie dzisiaj? No bardzo ciężko, bo hala, boisko jest co innego, ale dajemy radę, żeby tak dalej za rok znowu się spotkać i to samo zrobić, pograć. I żeby kibiców więcej przyszło. Bo cel szczytny. Na pewno, bo to trzeba pomagać właśnie dla tych małych dzieci, będzie kupowana sprzęt. Po raz pierwszy także w krytej pływalni w Chrzanowie zorganizowano rodzinne zawody pływackie na wesoło, z których dochód przeznaczony był na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zainteresowanie było spore. Na miejsca! Łączymy pływanie, czy rywalizację, ale ze świetną zabawą. Połączyliśmy tutaj rodziny pływackie i w ten niedzielny poranek możemy się spotkać i pobawić. Oczywiście idea dzisiaj, 12 stycznia, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, całość opłaty startowej została przekazana właśnie na tą fundację. Wysoka opłata? 30 zł od drużyny. Drużyny kilkanaście. Drużyn mamy dokładnie 17, cały powiat szanowski łącznie z powiatem oświęcimskim. Mamy 3 kategorie wiekowe, najmłodsze uczestnicy do 50 lat, taka suma lat to decydowała o kategorii wiekowej, do 80 lat. Druga kategoria powyżej 81 lat, to mamy kategorię trzecią. Rywalizują ze sobą rodzice, rywalizują dziadkowie, rywalizują dzieci. Chyba pierwszy raz jesteśmy tutaj na basenie właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego się Państwo zdecydowaliście?
byliśmy przekonani, że będzie bardzo fajna zabawa i to było głównym powodem. Nie chodzi tutaj dzisiaj o zwycięstwo, chyba cel jest troszeczkę inny. Tak, jak najbardziej, cel jest troszeczkę inny. Przede wszystkim dzieci, na które są zbierane pieniądze, no ale również dobra zabawa. Widziałam, że startowaliście już w konkurencjach. Jak idzie i jak się bawicie? No, bawimy się dobrze, choć ciągle tak przegrywamy trzecie miejsce, ale zabawa jest w miarę okej. Do tej pory w jakich konkurencjach startowaliście? We wszystkich. Czyli? Ciągnęliśmy bojkę, robimy to, co teraz, czyli przepływanie nad takimi liniami. Jak widzimy, tu za moimi plecami uczestnicy rywalizują w czterech konkurencjach. Pierwsza, wszystkie konkurencje mają formę zabawową. Pływamy, widziałam, w poprzek basenu między innymi, czyli na czas. To jedna z konkurencji. Tak, to jest ostatnia konkurencja. Konkurencja nazywa się wyścigiem australijskim. Polega na tym, że wszystkie osoby siedzą na brzegu basenu, dopływają na drugi brzeg basenu i ostatnia osoba, która dopłynie ostatnia, odpada z konkurencji, aż do ostatniej osoby, która ukończy wyścig. Było pływanie także ze sprzętami wodnymi. Tak, było z makaronami, z rękawkami, z rzutkami ratowniczymi. Urozmaicone bardzo konkurencje po to, żeby, że tak powiem, wyglądało to kolorowo. Fajnie jest. Myślę, że nie będziemy ostatni. Kto namówił, żeby dzisiaj wziąć udział w finale? Oczywiście mąż, Krzysztof. Dobry pomysł na taki finał? Zabawa w fajnym, z fajnym przeznaczeniem, bardzo dobry sposób na spędzenie czasu w niedzieli i dołożenie się do wielkiej orkiestry. Rodzinny team, jak widzę, świetnie przygotowani, nawet koszulki startowe są. Mamy koszulki, specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy, żeby byliśmy widoczni, a zarazem był element, żebyśmy byli jakby pokazani, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Każdy startuje? Niestety w tych konkurencjach mogą startować tylko trzech członków rodziny, natomiast najmłodszy jest naszą maskotką i naszym wiernym kibicem. Pomaga maskotka dzisiaj? Bardzo, bardzo. Przynosi dobre szczęście i jest bardzo dobrze. Są to zawody dla każdego tutaj, który miał styczność z jakikolwiek z basenem. Także myślę, że tutaj każda rodzina świetnie się bawi przede wszystkim, a głównie zbierane są pieniążki na szczytny cel, czyli na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Promujemy aktywność przy okazji. Oczywiście promujemy tutaj aktywny tryb życia. Pływanie jest sportem, który angażuje tutaj w pracę wszystkich mięśni, wszystkich grupy mięśniowe całego organizmu, także pływanie to jest najlepszy sport dla sezon zimowy czy na letni, także serdecznie zapraszamy na basen do Szanowa. To dobra wiadomość dla uczniów, a teraz także dobra informacja dla rodziców i opiekunów. Pierwszy raz trzy szanowskie instytucje kultury jednoczą siły i organizują ferie w mieście. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie dzieciaki na kulturalne ferie w mieście. MOKSIR przygotował w tym roku bardzo bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków. Będą to zajęcia animacyjne, zajęcia sportowe, które będą odbywały się na hali sportowej, będą również zajęcia plastyczne. A dla koneserów prawdziwych przygód przygotowaliśmy wspaniałe wycieczki. Będzie jeszcze kino bajkowe, gdzie każdy z dzieci będzie mogło przenieść się w piękny bajkowy świat. Zapraszamy na karnawał w muzeum. Podczas zajęć dowiemy się, jakie zwyczaje karnawałowe panują w Polsce i na świecie. Wykonamy maski różnymi technikami, przebrania, w których można będzie wystąpić na balu karnawałowym. Zobaczymy również broń białą i będziemy mogli wykonać własną broń z papieru. Kochani, serdecznie zapraszamy Was również w tym roku, jak co roku, do Chrzanowskiej Biblioteki na ferie w bibliotece, które odbywać się będą zarówno w oddziale dla dzieci w Bibliotece Głównej, jak i w czterech filiach bibliotecznych. Co się u nas będzie działo, tego jeszcze nie wiemy. To na razie jest tajemnicą, ponieważ trwa głosowanie. Dzieci głosują na trzy zaproponowane przez nas tematy. Zimowi przyjaciele, drugi temat baśnie świata i trzeci temat Zimowa Akademia Detektywistyczna. Zapraszamy na zajęcia w godzinach 9.30 do 14.00. Szczegóły już wkrótce na plakatach i stronach internetowych. Już 27 stycznia kulturalne ferie w mieście. Zapraszamy! Już w przyszły weekend w klubie Stara Kotłownia wyjątkowy koncert.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Klezmorim Trio, dziś jako duet Marcin Wiercioch, Karolina Stasiowska. Jesteśmy z Państwem po to, by zaprosić Was na koncert. Koncert piosenki żydowskiej z okresu przedwojennego, który odbędzie się w Starej Kotłowni w Chrzanowie 25 stycznia 2020 roku o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. A teraz kolejne zaproszenia na wydarzenia, które czekają nas w najbliższych dniach. Niezwykła gratka dla fanów kabaretu Skeczów Męczących. Już 17 stycznia o godzinie 20 wystąpią na sali teatralnej Chrzanowskiego Moksir. Bilety do nabycia w informacji czynnej w tygodniu od 8 do 18, a w weekendy w kasie Kina Sztuka oraz na kabaretowebilety.pl. Natomiast 18 stycznia w hali sportowej nie może zabraknąć kibiców Chrzanowskiego PMOS-u. O godzinie 9 rozpocznie się turniej barażowy wyłaniający drugą drużynę, która wraz z PM Tarnów będzie reprezentować Małopolskę w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Juniorów. Zagrają Mosir Bochnia, SKS Kusy Kraków, UKS Krakowiak 85 Kraków oraz gospodarz turnieju PMOS Chrzanów. Kibicujmy naszym! 20 stycznia o godzinie 18 Chrzanowska Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademii Słowa. Tym razem prosto z Krakowa przyjedzie znana krakowska aktorka i pisarka Anna Lutosławska-Jaworska. Specjalnie z recitalem poetyckim Poeci Wolnej Polski od 1918 do dziś. Szczegóły na stronie biblioteki www.mbp.chrzanow.pl. Środa ze stand-upem. 22 stycznia o godzinie 19 w Starej Kotłowni impreza stand-up komedii w wykonaniu Karola Modzelewskiego i Rafała Banasia. Bilety do kupienia w informacji Moksir oraz na kupbilecik.pl. Dobra wiadomość dla miłośników dobrej muzyki. 25 stycznia o godzinie 18 w Starej Kotłowni zagra zespół Klezmorim Trio. W repertuarze przedwojenna muzyka żydowska w języku jidysz. Bilety do nabycia w informacji Moksir w Chrzanowie lub w klubie w dniu koncertu. Zapraszamy na wyjątkowy spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Fabryki Marzeń z Warszawy. 14 lutego o godzinie 19 na sali teatralnej Moksir będzie można zobaczyć Szalone Nożyczki. Bilety dostępne w informacji Moksir oraz kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl. Sprzedaż grupowa, telefon 887 410 411. Kolejna gwiazda w Chrzanowie. 28 lutego o godzinie 19 na sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zagra zespół Micromusic Acoustic Trio. Bilety do kupienia w informacji Moksir lub przez kupbileci.pl. Miejska Biblioteka Publiczna, filia w Płacie, zaprasza na wystawę malarstwa i rzeźby byłego mieszkańca Płacy Stanisława Wojtasa. Wystawa czynna do 30 marca, wstęp bezpłatny. W ostatnich tygodniach pogoda raczej stabilna. Jest zima, a śniegu nie ma. Wiele osób zastanawia się, czy w górach jest inaczej. Postanowiliśmy to sprawdzić u górali. Hej, przychodzą goście. Do chaty, w góry, od Chrzanowa, okolic, to się zawsze pytają o dwie rzeczy. Pierwsza, czy nam w tych portkach góralskich jest nie za gorąco, a drugie, jako będzie dziś pogoda. Powiem tak, na pierwsze, nam w tych gaciach góralskich nigdy nie jest za gorąco, bo zanim je słoneczko zagrzeje, to zachodzi, a co do pogody, to dzisiaj wam nie powiem, bo nie słuchałem pogodynki w telewizji chrzanowskiej. Hej! Góral naszej pogody nie widział, ale Państwa zapraszamy do obejrzenia prognozy pogody. Nadchodzący weekend przyniesie trochę słońca, ale również i opadów deszczu ze śniegiem. W piątek temperatura osiągnie 5 kresek słupka rtęci. 4 stopnie Celsjusza odczują jedynie mieszkańcy Myślachowic, Trzebini, Lgoty i Płock.
Zachmurzenie umiarkowane. W sobotę w Szanowie, Babicach, Alwerni i Libiążu 4 stopnie Celsjusza. Znowu chłodniej będzie w gminie Trzebinia. Tam na termometrach 3 stopnie, wiatr słaby lub umiarkowany, bez opadów. W niedzielę szykuje się pogorszenie pogody. Przelotne opady śniegu w Trzebini, natomiast na pozostałym obszarze powiatu prognozuje się przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura nie powinna przekroczyć 3 stopni Celsjusza. W nocy przymrozki. Brak śniegu i mocnych mrozów nie jest zjawiskiem normalnym o tej porze. A jak mówi stare ludowe porzekadło, gdy styczeń z zimnem nie chodzi, to marzec i kwiecień wychłodzi. Także bądźmy czujni i trzymajmy ciepłe ubrania pod ręką. Teraz to już wszystko z nową porcją wiadomości z naszego regionu. Wracamy jak zwykle w piątek o godzinie 17. Oczywiście codziennie czekamy na Państwa na kanale YouTube i na naszym Facebooku. W imieniu całego zespołu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej życzę udanego weekendu i oczywiście do zobaczenia.